Poćwiczmy trochę obliczanie rozstępu ćwiartkowego. Skopiowałem parę ćwiczeń z portalu Khan Academy i wspólnie je tutaj rozwiążemy. Poniższe punkty danych przedstawiają liczbę ciastek w śniadaniówce każdego z uczniów. Uporządkuj dane od najmniejszej do największej, a potem znajdź rozstęp ćwiartkowy podanego zbioru danych. Zachęcam Was, żebyście teraz zrobili to sami. No to posegregujmy najpierw te dane rosnąco. Jeżeli będziemy to robić na stronie Khan Academy, to będziecie mogli kliknąć na każdą z tych liczb i przeciągnąć ją w dowolne miejsce tego szeregu. Tutaj zrobimy to ręcznie. No to po kolei. Wygląda na to, że najmniejsza liczba to 4. Wykreślamy. Dalej mamy kolejną czwórkę. Może mamy jakąś piątkę? Nie mamy, ale jest szóstka. Tu widzę, że jest siódemka. Wygląda na to, że nie ma ani ósemki, ani 9, ale tutaj widzę 10. Zaraz za nią 11, 12, nie ma 13, ale jest 14 i ostatnia liczba 15. Ok. Pierwszą rzeczą, jaką chcemy zrobić, jest obliczenie mediany. Mediana to wartość środkowa. Punktów pomiarowych mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nieparzyście. Więc mediana to będzie jedna liczba, ta wartość, która ma cztery liczby po swojej lewej stronie i cztery po prawej. Wartość mediany to 10. Po lewej są cztery liczby i po prawej cztery. Rozstęp ćwiartkowy polega na obliczeniu różnicy pomiędzy środkiem pierwszej połowy i środkiem drugiej połowy. Jest to miara rozproszenia albo zróżnicowania miara tego, jak bardzo dane oddalone są od wartości centralnej. Wyznaczmy najpierw środek pierwszej połowy, czyli tzw. pierwszy kwartyl. Pominiemy wartość środkową i przyjrzymy się tym pierwszym czterem liczbom. Ponieważ mamy parzystą liczbę danych w tej połowie, to ich środek obliczymy wyznaczając średnią z tych dwóch liczb środkowych. Średnia z 4 i 6, czyli połowa drogi pomiędzy 4 i 6 to 5, albo inaczej 4 dodać 6. Równa się 10 i dzielimy tę wartość przez 2, czyli średnia równa się 5. Czyli połowa pierwszej połowy to 5. Możemy sobie wyobrazić, że tu jest piątka. Teraz środek drugiej połowy obliczymy go w ten sam sposób. Mamy 4 liczby, czyli obliczymy średnią z dwóch środkowych liczb. Dwie liczby środkowe to 12 i 14, a średnia z 12 i 14 to 13. 12 dodać 14 podzielone przez 2. To 26 drugich, czyli 13. Ale prościej, przynajmniej dla liczb całkowitych, jest przyjrzeć się i znaleźć środek pomiędzy tymi dwoma liczbami. Czyli mamy środek pierwszej połowy 5 i środek drugiej połowy 13. Żeby znaleźć wartość rozstępu ćwiartkowego, wystarczy obliczyć różnicę pomiędzy tymi dwoma liczbami. Czyli rozstęp ćwiartkowy wynosi 13 odjąć 5. Środek drugiej połowy. Odjąć środek pierwszej połowy. To się równa 8. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Znajdź rozstęp ćwiartkowy przedstawionego na wykresie zbioru danych. Liczba piosenek na każdej z płyt w kolekcji Szymona. Zobaczmy, co tu jest grane z tymi płytami. Jak zwykle zachęcam Was do zastanowienia się nad tym samodzielnie. Wykres to inny niż poprzednio sposób na przedstawienie danych. Możemy go przekształcić na uporządkowaną listę, czyli szereg szczegółowy. Mamy jedną płytę z siedmioma piosenkami, czyli w szeregu będzie jedna siódemka. Mamy dwie płyty z dziewięcioma utworami, czyli w szeregu będą dwie dziewiątki, dalej trzy dziesiątki, jedenastka, dwie dwunastki i jedna płyta z czternastoma piosenkami. Zapisałem dane z wykresu jako szereg liczb. Z takiego szeregu również możemy wyczytać to samo co z wykresu. Ta płyta ma 7 piosenek, ta płyta ma 9 piosenek, ta też 9 i tak dalej. I zapisałem te dane od razu w rosnącej kolejności. Z takiej postaci szeregu od razu można wyznaczyć medianę. Liczba danych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parzysta liczba danych. Czyli, żeby wyznaczyć medialne, musimy obliczyć średnią z dwóch środkowych wartości. Wygląda na to, że są to te dwie dziesiątki. Mamy cztery liczby z lewej i cztery liczby z prawej. Średnia z tych dwóch liczb leży w połowie odległości między nimi, średnia z dwóch dziesiątek to też dziesięć. W takim przypadku jak ten, kiedy medianę obliczamy jako średnią z dwóch środkowych liczb, tę liczbę zaliczamy do pierwszej połowy, a tę liczbę do drugiej połowy. Czyli pierwsza połowa to będzie tych pięć liczb, a druga połowa to będzie tych pięć liczb. I ma to sens, bo z 10 liczb 5 to jedna połowa, a drugie 5 to druga. Gdybyśmy mieli jedną liczbę środkową, jak w poprzednim przypadku, to przy podziale na połowy pominęlibyśmy ją. Jaka jest wartość środkowa pierwszej połowy? Jeśli spojrzymy na te pierwsze pięć liczb, piątka jest liczbą nieparzystą, to w środku mamy tę dziewiątkę. Z lewej są dwie liczby i z prawej mamy też dwie liczby. Czyli wartość środkowa pierwszej połowy to 9. Wartość środkowa drugiej połowy na takiej samej zasadzie to ta dwunastka. Dwie liczby z lewej i dwie liczby z prawej. Czyli rozstęp czwartkowy to 12, odjąć 9. Równa się 3. Gdybyśmy robili to ćwiczenie na stronie Khan Academy, to tu wpisalibyśmy z klawiatury trójkę. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Poniższa tabela częstości pokazuje liczbę zawieszeń dla każdego ze studentów w Centrum Edukacji Alternatywnej. Liczba zawieszeń, a tutaj liczba studentów. Znajdź rozstęp ćwiartkowy podanego zbioru danych. Kluczem do rozwiązania takiego zadania jest... Przekształcenie tabeli na uporządkowaną listę, czyli na szereg szczegółowy. Tutaj mamy jednego studenta z trzema zawieszeniami, dwóch studentów z czterema zawieszeniami. W szeregu musimy zawrzeć każdego z tych studentów. Musi tu być tyle liczb, ile jest wszystkich studentów. A wartość każdej liczby mówi nam, ile razy dany student był zawieszony. Czyli dalej mamy trzy piątki. Mamy trzech studentów zawieszonych pięć razy: 5, 5 i 5. Jeden student. Z sześcioma zawieszeniami i jeden student z siedmioma zawieszeniami, czyli mamy listę zawieszeń dla każdego ze studentów. Jest to lista uporządkowana, w tym przypadku rosnąco, więc jest to tak zwany szereg szczegółowy. Możemy od razu wyznaczyć na jego podstawie medianę. Mamy osiem liczb: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli mediana jest średnią z dwóch liczb środkowych. Dwie środkowe liczby to dwie piątki. Średnia w takim razie to również piątka. Mediana równa się 5. Żeby wyznaczyć rozstęp ćwiartkowy, musimy znaleźć wartość środkową pierwszej połowy i wartość środkową drugiej połowy. I przypomnijmy, że jeżeli liczba danych jest parzysta, czyli mediana leży pomiędzy tymi dwoma wartościami, to lewa piątka należy do pierwszej połowy, a prawa do drugiej. Gdyby szereg miał nieparzystą liczbę danych, czyli wartość środkowa, to by była środkowa liczba z takiego szeregu, to tej wartości środkowej nie uwzględnialibyśmy przy dzieleniu szeregu na połowy. Pierwsza połowa mamy parzystą liczbę danych 3, 4, 4 i 5, czyli obliczymy średnią z dwóch wartości środkowych. Średnia z 4 i 4 to 4. Po prawej stronie połowa drogi pomiędzy 5 i 6 to 5,5. 5 dodać 6 to 11, podzielone na 2 to 5,5, czyli rozstęp ćwiartkowy to 5,5, odjąć 4 równa się 1,5. Wpisujemy 1,5. No i zrobione.